Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę Wam, jak zaimportować dane ze strony internetowej do Excela. Chodzi nam o dane w formie tabeli. Chodzi nam o to, żeby nie kopiować ich ręcznie, nie wklejać, nie bawić się z zaznaczaniem tych danych w internecie, tylko o to, żeby po prostu w prosty sposób Excel sam pobrał dane po prostu do Excela, no i żeby te dane wyglądały w atrakcyjny sposób. Jako że mamy obecnie trwające Mistrzostwa Świata, jest listopad, końcówka listopada 2022 roku, postanowiłem więc pobrać listę zwycięzców wszystkich Mistrzostw Świata ze strony Wikipedii. Tabelka wygląda w ten sposób. Oczywiście zaznaczenie i kopiowanie, wklejanie mogłoby być problematyczne. Natomiast jeżeli chcemy to zrobić szybciej, musimy po prostu skopiować adres www, a następnie wrócić do Excela, przejść do zakładki Dane, Pobierz dane z, wybieramy z innych źródeł, a następnie z sieci web. Wklejamy adres www i klikamy OK. W okienku, które nam się pokaże, widzimy wszystkie tabelki, które są po prostu dostępne na tej stronie. Możemy wybrać interesującą nas tabelę, na przykład listę finałów. Jeżeli chcemy ją po prostu dodać do naszego arkusza, klikamy Załaduj. Tabelka została dodana. Oczywiście tabelka, którą w tym momencie widzimy, jest oczywiście jednocześnie tabelą automatyczną. Czyli my możemy sobie w tym miejscu zmienić na przykład kolor tej tabelki, dodać kolejne wiersze, dodać kolejne kolumny. One oczywiście będą wyglądały dokładnie tak samo jak pozostała część tabelki. Kto wygra w tym roku? Być może oglądając ten film już wiesz, ja jeszcze nie wiem. W każdym bądź razie jest to na pewno prostszy, szybszy sposób na import danych tabeli, która jest w internecie właśnie do programu Excel. Jeżeli interesują Cię szkolenia z Excela, napisz na biuro@ujrp.pl. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Raz w tygodniu dodaję film dotyczący właśnie Excela oraz Baselinkera i e-commerce.